Ile wyszło? 21 oczko. To jest 6. Olo? To moje. To twój? Mhm. Ile znalazłeś teraz? Dzisiaj to. Dzisiaj? Mhm. Cześć, trzyma się. Jedziesz już odczaj? Jedziesz? Ale czemu się tak uparłeś? To po co ci to jest? Kopie. Ale po co? Kolby na ty? Co ty robisz? Co ty robisz? No co, koordynaty zczytujesz? Przytul tutaj młodzież. Także mamy 24 groty. 21. 24 kierownica mówiła. A, przepraszam. Chyba, że licza te trzy, co dałeś do kieszeni. Po co ci koordynaty? Będzie publikacja na publikację. No, o co mnie prosisz? Chciałbym sobie cyknąć. No raz to było śmieszne, to już nie jesteś. Także tak jak widzicie, 21 grotów, gwiazdka Ostrogi, różne groty tulejowe, trzpieniowe, jedna sulica właśnie. Nie, mówię, to jest. Grot włóczni lekkiej jazdy litewskiej, to dzisiaj wyjąłem. No. Także mniejszej ilości zabytków niż co roku, niestety. Jak na, to jest efekt pracy 40 osób przez 7 dni. Także cieszę się, że udało mi się znaleźć dwa groty. Ten i chyba ten. Nie ten. Bo to wszystko ustawiało. Ten jest mój. Olka, tak? Olka, tak. Informacja jest, że Olek na zdjęciu pod zdjęciem podpisał. W komentarzu. To jest sulica, tak? Nie. Także w stosunku do pozostałych lat poprzednich jest dużo mniej materiału. Tak jak widzicie, tak jak powtarzam się, ale to na gorąco nagrywam. Kwestia pracy 40 osób przez 7 dni to jest to, co jest na stole. Ale to jest i tak super, bo to każdy z tych przedmiotów to jest relikwia tak naprawdę najważniejszej bitwy w historii Europy średniowiecznej. Dziękuję Wam bardzo. Będziemy w kontakcie. Jeszcze coś tam będę miał, to podrzucam. I do usłyszenia.